Dzień dobry Państwu, wczoraj wieczorem pojawiła się wstępnie bardzo pozytywna informacja, natomiast w tej chwili już wydaje się ona wystarczająco potwierdzona, żeby można o tym mówić głośno. Ten oto tutaj wspaniały rosyjski okręt wojenny poszedł w dobrze nam wszystkim znanym kierunku. Wczoraj wieczorem informacja, która się pojawiła, brzmiała tak, że ten okręt został trafiony ukraińskimi rakietami Neptun i wybuchł na nim pożar. To, co w tej chwili wiemy na pewno, to to, że faktycznie pożar na tym okręcie miał miejsce i to pożar dość poważny, ponieważ, jak twierdzi Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej, w wyniku tego pożaru Okręt został poważnie uszkodzony i cała załoga została ewakuowana. Gdyby sytuacja nie była poważna, to pełna ewakuacja załogi nie byłaby potrzebna. Także możemy tutaj założyć, że faktycznie skala tych zniszczeń jeszcze raz możemy puścić to wideo jest duża. Oczywiście Ministerstwo Rosyjskiej Obrony twierdzi, że to był po prostu zwykły pożar, że prawdopodobnie doszło do eksplozji amunicji składowanej na tym okręcie i nie zająknęło się nawet o tym, że mógł to być ukraiński atak, no niemniej jednak wydaje się, że i to jest dokładnie to, co oni by powiedzieli w momencie, w którym ich okręt zostałby tak skutecznie zaatakowany. Co do eksplozji amunicji, z kolei to jest oczywiście w momencie takiego ataku całkiem możliwe. Jak dobrze Państwo widzicie na tym zdjęciu okrętu, on jest wyposażony w dość dużą liczbę wyrzutni rakietowych i na swoim pokładzie przenosi dość sporo tego typu amunicji. Natomiast to, co jest naprawdę ciekawe, to jest mapa. Ponieważ według doniesień ukraińskich do trafienia miało dojść niedaleko tzw. Wyspy Węży, dobrze nam znanej z wcześniejszych historii, tam właśnie wzięto do niewoli tych ludzi, którzy kazali się rosyjskim okrętom wynosić. Tutaj mamy na mapie Wyspę Węży, ona znajduje się 119 km od Odessy, w najbliższym punkcie około 35 km od... Ukraińskiego wybrzeża. I teraz, jeśli spojrzymy sobie na ogólno dostępne dane na temat rakietowych pocisków, Neptun tutaj oczywiście nie najlepsze źródło, ale dostępne, czyli Wikipedia, mamy tu napisane, że to jest 280 km. Jeśli sobie rozciągniemy. Tę miarkę to 280 km od Odessy, nie mówiąc o dalej położonych na południe fragmentach ukraińskiego terytorium, pozwalałoby w teorii kontrolować znacznie większy fragment Morza Czarnego niż tylko do wyspy węży, tutaj prawie, prawie do Sewastopola. Co to może znaczyć? To może znaczyć, w mojej ym, amatorskiej i prywatnej opinii, ym, dwie rzeczy ponieważ na pewno nie oznacza to, że do tej pory Ukraińcy byli po prostu uprzejmi i z tej uprzejmości zdecydowali się nie strzelać do rosyjskich okrętów. Wiemy, że już wcześniej strzelali, nie słyszeliśmy o użyciu tej konkretnej broni. Istnieje możliwość, że tak naprawdę użyto nie rakiet Neptun, tylko rakiet Harpun, które miały zostać dostarczone z Wielkiej Brytanii. Mówiłem o tym parę dni temu. Możliwe, że dostawa tej broni zmieniła sytuację i umożliwiła atak na rosyjską jednostkę. Zresztą dodajmy, że mowa tutaj o flagowym okręcie rosyjskim, o jednym z największych okrętów w ich mm, służbie, w ogóle w ich posiadaniu. Oczywiście większy na pewno jest admirał Kuzniecow, lotniskowiec, który znajduje się w tej chwili w remoncie, jeszcze chwilę tam pozostanie. Więc możliwe, że dostawy sprzętu bezpośrednio, pocisków rakietowych umożliwiły taki atak. Z drugiej strony możliwe, że faktycznie ataku dokonano przy użyciu systemu Neptun, przy czym dostawy mogły dotyczyć w takim wypadku nie samych rakiet, co różnego rodzaju systemów namierzania, które pozwoliły nie tyle wystrzelić, co trafić tymi pociskami Neptun. To jest oczywiście to są dwie różne sprawy. Możliwe, że Ukraina otrzymała sprzęt, który pozwolił namierzyć i nakierować tę broń na rosyjski okręt. Oba mm, warianty tej sytuacji są wyjątkowo pozytywne. Wspominałem już przy okazji mówienia o nadchodzących dostawach rakiet Harpun, że Rosjanie aktywnie wykorzystują flotę czarnomorską do prowadzenia ostrzału rakietowego miast ukraińskich, więc jeśli oni będą się czuli niepewnie, będą zmuszeni do odsunięcia swoich okrętów od wybrzeża, zmniejszy im się liczba dostępnych celów i być może zmniejszy się liczba tego typu ataków, nie mówiąc już o tym, że w momencie, w którym ten Trafiony okręt został ewakuowany, możemy się spodziewać, że jest to jakaś liczba pocisków rakietowych straconych przez Federację Rosyjską i jedna platforma do ich wystrzeliwania mniej. Także bardzo pozytywne informacje, a na końcu jeszcze można dodać w ramach takiej ironii losu, że ten krążownik Moskwa został zbudowany Tutaj nie trzeba nawet przesuwać mapy. W ukraińskim Mikołajowie jeszcze w czasach radzieckich. Dziękuję za uwagę i mam ogromną nadzieję, że pojawi się niedługo więcej dokładnie takich informacji.